Dzień dobry. Asia Grabarczyk, kampania Hate Stop. To ja może zacznę od tego, że jestem gigantyczną fanką internetu i jeszcze prawie miesiąc temu byłam ciągle online. I tak, może to zakrawać o lekką psychozę, ale także porządne uzależnienie i byłam w sieci wszędzie. Uwielbiałam, bo uważam, że to jest ważne, rozmawiać z ludźmi i mówić o tym, co jest dla mnie ważne, co jest ważne dla ludzi z mojego pokolenia, czyli 30+, powoli już, ale także mówić to, co jest ważne dla kobiet z mojego pokolenia, bo ja się urodziłam już w wolnej Polsce i z mojej perspektywy strasznie ważne jest to, żebyśmy my też miały głos. Ale to nie jest takie proste. Kto z was skorzysta z mediów internetowych? Ja wiem, że jest absurdalne pytanie, ale łapka w górę. Tylko? Wow. Serio? Ale kto z was przynajmniej raz w tygodniu zabiera głos jako on w jakiejkolwiek dyskusji i rozmawia z kimś, kto ma nie do końca takie same poglądy jak on i się różni w niektórych sprawach? Ktoś? No mi się zdarzało regularnie. Byłam w sieci, znaczy ciągle jestem, tylko dzisiaj trochę bardziej się ukrywam. 3 tygodnie temu w sobotni poranek chciałabym wam pokazać, jak można rozmawiać o tym, że się rozmawiało. Przepraszam. 3 tygodnie temu w jeden sobotni poranek, no jak to sobotni poranek, zaczyna się koło godziny 9:00, ja dostaję informację od swoich pracowników, że jestem gwiazdą absolutnie wszystkich mediów i gwiazdą sieci. Informacje o moim bezprawnie użytym wizerunku związanym z pracą, którą robię na co dzień, czyli szkoleniem policjantów, szkoleniem prokuratorów i informowaniem ofiar mowy nienawiści, których w Polsce jest bardzo, bardzo dużo, stałam się gwiazdą, a tak naprawdę obiektem cyberataku. Przez swoją pracę i przez to, że nigdy nie ukrywałam twarzy i ona jest, jaka państwo widzą. I do mojej twarzy przylepiono kilkadziesiąt łatek, których nikomu nie życzę. Ale to jest coś, o czym bym wam chciała powiedzieć i co z tym można zrobić, bo jak widzicie dzisiaj, minęły 3,5 tygodnia, no ja ciągle stoję. Wyglądam trochę inaczej niż na tym zdjęciu, które, by the way, jest kradzione. Jest własnością telewizji Polsat. Tylko że sprawca, a właściwie ten, kto je umieścił w sieci, nie miał o tym świadomości, no i jakby nie zachował się rozważnie. Ale to, że od 3 tygodni mój wizerunek, że tak powiem, hula po sieci i tylko przez pierwsze 4 dni widziało go średnio 10 milionów odbiorców w różnych miejscach na świecie, zawsze w negatywnym kontekście i nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich. To jest coś, na co nie ma się absolutnie żadnego wpływu. Nawet jeśli ja to, co robię, robię od 4 lat, i wydaje mi się, że robię to skutecznie, współpracujemy z dużymi serwisami społecznościowymi, bez problemu mogę na co dzień zadzwonić do prokuratorów w tym kraju czy do policjantów i prosić o pomoc, ale jak widać, jeśli chodzi o rzeczy związane z internetem, jest trochę gorzej niż z przemocą na ulicy. I ja pokażę wam coś, co jest ostateczną wersją. Tak, to moja organizacja, podpisując się moim nazwiskiem, poinformowała organy ścigania w tym kraju o tym, że pan Mariusz Pudzianowski jest, być może popełnił przestępstwo, szkalując imigrantów. I coś takiego przeczytało 10 milionów Polaków w sobotni poranek. Ale to nie wszystko, bo sam post to jest tylko i wyłącznie początek. Bo ważne jest to, co się znajduje poniżej. I ja wam oszczędzę czytania tylko na tym fanpage'u 5 milionów komentarzy, z czego 97% to są rzeczy, które powinny zostać skierowane do organów ścigania, a tylko 3% są w miarę neutralne. I co jest zaskakujące, ja jestem kobietą, mam tylko 1,64 m wzrostu, a większość z tych ludzi, którzy mówili na tej stronie i wyrażali swoją opinię, to są mężczyźni. W bardzo różnym wieku i tacy, którzy mogą być moimi ojcami, dziadkami, a także moim sąsiadem czy kolegą z ławki szkolnej.
I na to się nie ma absolutnie żadnego wpływu, bo jak na agresję w przestrzeni publicznej, taką jakiej tradycyjnie rozumianej na ulicy, rodzice, szkoła, koledzy z podwórka jakoś nas nauczyli reagować. No i są trzy wyjścia. Wdać się w pyskówkę, można uciekać, jeśli się szybko biega, a można też odpowiadać agresją. W sieci się nie da. Jak ja jedna sama, 30-letnia babka, jest w stanie odpowiedzieć 5 milionom użytkowników? Jak? Moim zdaniem nie bardzo się da. Zwłaszcza jeśli to, co publikują osoby publiczne, z których zdaniem ludzie się liczą, mają gigantyczny zasięg, zaczynają publikować polscy politycy. I informacje o mnie opublikowało dwóch niedoszłych prezydentów tego kraju, pan Paweł Kukiz i pan z ONR-u, które te informacje rozniosły się w bardzo specyficznych środowiskach. I pierwszy policjant, z którym rozmawiałam w sobotni poranek, jak opowiedziałam, co mnie spotkało i że jest godzina 11, na tych profilach już średnio 300 osób życzy mi śmierci, co ja mogę zrobić, odpowiedział: no co ja pani powiem, to tylko internet. Czy to tylko internet? To ja wam powiem, że internet to nie tylko internet, bo większość ofiar, które dotyka jakakolwiek forma cyberprzemocy, traktują internet tak, jakby nas to spotkało na ulicy. Bo dla mojego pokolenia, dla większości z was, nie ma już żadnej różnicy, czy coś jest offline, czy online. Z mojej perspektywy, dla mnie online jest jeszcze ważniejsze, ponieważ ja pracuję online. I jak się wpisze dzisiaj moje nazwisko, to już się udało trochę posprzątać internetu, ale to zawsze będzie wracać. A przy okazji, pan Paweł Kukiz wczoraj dostał naganę poselską, taką tylko uwagę w dzienniczku po tym, jak posłowie tego kraju uważali, że artyście więcej wolno. Co jest jeszcze bardziej humorystyczne, pan Paweł Kukiz ma 3 córki w moim wieku i mieszka 3 bloki dalej. Ale ja przepraszam, nie cenzurowałam, bo jesteśmy dorośli i internet też ma swoją nieprzyjemną stronę. Takie rzeczy, i nie będę, przepraszam, nie będę wam pokazywać 5000 komentarzy i opowiadać, kim są ci ludzie, bo tego nigdy w życiu nie zrobię. Chociaż w większości udało mi się przeklikać i powiedzieć, że to może być każdy z was czy każdy z waszych znajomych. Ale to są najczęściej powtarzane frazy, jakie można na mój temat usłyszeć. Że jestem dziwką, szmatą, głupią Żydówką, że powinno się mnie zabić, zgwałcić, ogolić na łyso. Bardzo lubię swoje włosy. Nabić na pal, zakopać czy spalić w piecu. Czy faktycznie większość tych 10 000 ludzi, która to powiedziała, odważyłaby się spojrzeć komukolwiek prosto w twarz i powiedzieć to samo? Nie, absolutnie nie, ponieważ wszystkim się wydaje, że internet nie ma znaczenia i to, co się dzieje w sieci, nie dotyka żadnej rzeczywistej osoby, że ktoś po drugiej stronie monitora z czyimś zdjęciem, z czyjąś twarzą, to jest jakiś cyberbyt, który nie istnieje. Nic bardziej mylnego, szanowni państwo. Oto stoję ja, lat 30, urodzona w Mosinie pod Poznaniem. Pochodzę z krainy podziemnej pomarańczy, mam 30 lat, mam 2 koty, jestem szczęśliwa i kocham to, co robię i będę robić to, co robię, bo żaden człowiek mnie nie zastraszy. Ale jak z tym dyskutować? Można. Można pozwać połowę internetu, można usiąść w kącie się popłakać, można mieć absolutną paranoję i widzieć tych wszystkich ludzi, którzy chcieli nam coś zrobić w internecie, w rzeczywistości, ale przecież tak się na co dzień nie da funkcjonować. Czy ja, idąc ulicą, a mieszkam w Warszawie, wsiadając do metra, którego nie znoszę w godzinach szczytu, mam odliczać ze właściwą dokładnością, że ten i ten mógł o mnie coś powiedzieć? Nie, bo tak się nie da. Ale faktycznie jestem ofiarą cyberprzemocy i mowy nienawiści w internecie. I to jest temat trudny, bo gdybym była ofiarą przemocy rzeczywistej, takiej jak ją wszyscy tradycyjnie rozumieją, to pewnie bym przed wami nie stała, pewnie bym leżała w szpitalu, pewnie na mojej twarzy byłby jakieś ślady obrażenia, tak jak u większości
ofiar przemocy fizycznej. Nic bardziej mylnego. Mnie tylko boli moja głowa od czytania tych wszystkich komentarzy i bolą mnie wnętrzności, bo mi się absolutnie przewraca, jak to czytam. I tak to jest trudne, bo większość z nas uważa, że bycie ofiarą w internecie, że ten ktoś dalej nie istnieje, a nic bardziej mylnego. I od prawie 10 lat można zaobserwować taki trend, który jest szczególnie trudny, że większość kobiet, które zabierają głos w internecie, czy są to dziennikarki, czy blogerki, stają się ofiarami cyberprzemocy. Czy są to różnego rodzaju, czy jest to różnego rodzaju talking, czy mowa nienawiści, czy ogrom seksistowskich komentarzy, czy jest to cyberbullying, czy pornozemsta, coś, co jest obrzydliwe, ale także zwykłe, z pozoru nieznaczące poniżanie i obrażanie. I jeśli macie wśród własnych znajomych dziennikarki, blogerki, to większość z nich doświadcza tego typu zachowań i z tym należy iść na policję. To nie jest przyjemne, że ani nie jest okej, że większość kobiet spotyka jakaś forma agresji w sieci za to, że są kobietami. Bo jeśli atakuje się nas w sieci, czyli ponad połowę tej populacji, to trochę zabiera nam się głos, bo ja dzisiaj, ale pewnie mi przejdzie za jakieś kolejne 3 tygodnie, jak pojadę na wakacje i trochę wyluzuję, zacznę znowu pisać. Zacznę znowu mówić w imieniu mojego pokolenia, młodych, niezależnych kobiet, które uważają, że ten świat powinien być fajny, otwarty i każdy ma prawo w nim żyć. I nikt nie ma prawa doświadczać przemocy, niezależnie od tego, jakiej jest płci, jakiego koloru skóry, czy chodzi po ulicy i manifestuje swoją seksualność, czy siedzi w domu i uwielbia siedzieć na kanapie i przełączać kanały w telewizji. Nikt nie ma prawa być jakąkolwiek ofiarą przemocy. I jeśli będziemy się atakować, albo jeśli ludzie będą atakować kobiety, coraz mniej będzie głosu naszego w przestrzeni publicznej. A nikt tego nie chce. Prawda jest też taka, że jako ofiara przemocy w sieci pozostaje sama z tym, co jakby mnie spotkało i dotyka to także każdą inną ofiarę przemocy. Jeśli ja, robiąc to, co robię, ze swoją pozycją zawodową, wsparciem prawników, wsparciem policji, mam problem z zebraniem materiału dowodowego i mam problem z tym, żeby ludzie traktowali moją historię poważnie, co może powiedzieć Kasia z Katowic, która jest tylko Kasią, która chodzi do 4. klasy szkoły podstawowej, a koledzy wyśmiewają się z niej na Facebooku albo jakimkolwiek innym medium tylko dlatego, że jest ruda albo że ma inny kolor skóry. To nie jest fair. Takich rzeczy nie powinniśmy robić i powinniśmy bardzo pilnować, żeby uczyć każdego od najmłodszych lat, że internet to jest taka sama przestrzeń jak ulica. Nie wolno obrażać, nie wolno kopać. Jak ktoś leży i go kopią, trzeba wzywać policję. Prawie nikt w sieci nie wzywa policji. Fakt, ona słabo reaguje, bo zazwyczaj nie ma wstępu do internetu na komisariacie. Ale nauczmy ich tego. Pokażmy na moim przykładzie i przykładzie wielu jeszcze innych kobiet, dziewczynek, ale także mężczyzn, że sieć jest obszarem takim jak ulica. I nie wolno nam zapominać o tym, że po drugiej stronie jest człowiek. Ja jestem człowiekiem, ja absolutnie nie zgadzam się na to, żeby robiono mi krzywdę, ale jestem w stanie powiedzieć to głośno, jestem w stanie stanąć w obronie z każdym. Ale co jest szczególnie ważne, nie możemy okopywać się jakby we własnej krzywdzie czy we własnym przekonaniu. Moją rolą jest dzisiaj to, żeby pokazać, że ofiary przemocy w sieci mają głos, mogą go powiedzieć, ale to, co jest najważniejsze dzisiaj, to pokazać wszystkim, że należy pomagać, bo ofiara cyberprzemocy może zostać sama, ale ona musi rozmawiać z ludźmi i ona też w którymś momencie musi pokazać się własnym oprawcą. Tylko po to, żeby ktoś z drugiej strony zrozumiał, że tam był człowiek, a on nie pisał w cyberprzestrzeń
i że trafiło to gdzieś. To trafiło do czyjejś głowy, ktoś przez to płakał, komuś było bardzo, bardzo przykro i ktoś też się po ludzku wkurzył, ale my nie możemy odpowiadać tym samym, co spotkało nas, bo to byłoby nie fair. Z mojej perspektywy wiele osób, w tym bardzo poważni publicyści, sugerowali, że powinnam dać się w pyskówkę i pokazać, że do diabła nie wolno, tylko samemu nie da się powstrzymać kilku milionów oprawców. Dziękuję.